Myślę, że Szwedzi i my jesteśmy uważani za faworytów tej grupy. Teoretycznie z najsłabszymi zespołami jest drużyna Argentyny i Chile. Będziemy mieli ich materiał wideo z pierwszych meczów, także zobaczymy, co prezentują. Do każdego przeciwnika na pewno podejdziemy z respektem, nikogo się nie boimy. Korea. Tu trzeba wspomnieć, z Koreą spotkaliśmy się kilkakrotnie i to jest nieobliczalny zespół. Może być czarnym koniem tej grupy. Słowacy, którzy grają bardzo niewygodną piłkę ręczną, tanio skóry nie oddadzą i na pewno postawią na ogromnie ciężkie warunki w tym pierwszym meczu. Szwedzi gospodarzom mówią, że pomagają ściany. Z tego co wiem, ich znam, akurat mam w drużynie dwóch, no, będą nastawiali się na bardzo agresywną, brutalną wręcz obronę i będą grali u siebie i ten mecz ze Szwecją, mam nadzieję, że będzie decydował, będzie ostatnim meczem naszym, będzie decydował o pierwszym miejscu w grupie i to będzie ciężki mecz. Nie wiadomo, jak oni wytrzymają trudy tego turnieju, jaką presja na pewno na nich będzie też ogromna. To tyle, no i ja myślę, że my właśnie tej Korei na pewno nie lekceważył i myślę, że daleko zajdzie w tym turnieju. Nie spotkaliśmy się tutaj, żeby jechać na mistrzostwa i rozegrać kilka meczów, tylko żeby tam coś osiągnąć. No. Na pewno mamy duży bagaż doświadczeń, ale nie podchodzimy jakoś rutynowo do tych meczy. Absolutnie nie i każdy mecz jest inny. Ten przeciwnik jest słabszy, teoretycznie gorszy. My też będziemy na pewno w różnych zestawieniach grać i różnie będziemy wyglądać od strony fizycznej też. Na pewno nie wiadomo, jak będzie z kontuzjami. Do każdego meczu koncentrujemy się i podchodzimy tak samo. A na tym, szczególnie na takim turnieju, gdzie jakaś jedna porażka, zgubienie punktów może decydować później w efekcie końcowym o zdobyciu medalu bądź nie, bądź jakiejś pozycji w końcowym rozrachunku, także nie możemy sobie pozwolić na żadną dekoncentrację. Nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że no bazą do każdego zwycięstwa jest znakomita obrona, szczelna obrona i wyprowadzenie szybkiej piłki, szybki kontratak. Tak? Na tym bazowaliśmy. Mamy znakomitych zawodników rzucających z drugiej linii i na pewno w ataku pozycyjnym z każdym przeciwnikiem sobie poradzimy. Jednak taką bazą, jaką dobra jest obrona, plus znakomita postawa naszych bramkarzy, jeżeli to wszystko będzie funkcjonowało, to jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Ale funkcjonuje? Czas próbowaliśmy, szczególnie środek obrony, w różnych formacjach. Bogdan też szukał z Danielem optymalnych ustawień. Postawił na tych zawodników, których postawił. Ja nie chcę tego komentować, a uważam, że na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia i myślę, że tu jest... Nie chodzi o... Bo każdy będzie walczył, tak? Każdy chce indywidualnie coś zrobić, ale musimy jeszcze dogadać się w myślę, że chodzi, to jest kwestia komunikacji jeszcze. Bo inaczej się gra z Michałem Bureckim, inaczej się gra z Karolem Bieleckim, inaczej się gra powiedzmy z Jurkiewiczem w obronie. Także na pewno ten środek obrony jest ważną pozycją i mamy te kilka dni, żeby jeszcze te wszystkie mankamenty, które były w tym turnieju niestety, poprawić.